Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie 1 czerwca i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w pokoju. Cieszę się, że mogę zwiastować Boże Słowo w dniu dzisiejszym, kiedy obchodzimy podwójne święto. Drugi dzień zesłania Ducha Świętego, ale wszystkie dzieci cieszą się dzisiaj też z powodu Dnia Dziecka. A cieszą się, bo pewnie liczyły na to, że rodzice przygotowali dla nich na dzisiaj jakieś miłe upominki. Ale wiecie, fantastyczne jest to, że z dzisiejszego dnia możemy cieszyć się wszyscy. Bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Dziećmi Bożymi. Mamy wspólnego Ojca w niebie. I to Ojca kochającego. Który jak każdy kochający tata również chce nas obdarować. A ten dar posłał na świat 2000 lat temu. Najpierw w postaci swojego Syna Jezusa, a potem w postaci Ducha Świętego, Pocieszyciela, Wspomożyciela, tego, który miał być cząstką Boga w nas, tego, który ma dodawać nam odwagi, który ma nas prowadzić przez życie. W dzisiejszych wersetach w modlitewniku z Biblią na co dzień czytamy tak. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. I drugi werset. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Kiedy uczniowie otrzymali Ducha Świętego, wraz z Nim otrzymali odwagę i charyzmę, żeby wyjść na ulicę i głosić Boże Słowo, aby głosić zmartwychwstałego Chrystusa. Dzisiejsze wersety mówią nam o tym, że my również mamy być Bożymi świadkami, że my również mamy głosić na dachach to, co słyszymy na ucho. Oczywiście nie znaczy to, że każdy z nas ma wygłaszać kazania. Nie znaczy to też, że mamy teraz wyjść na ulicę i krzyczeć wszędzie dookoła, że Jezus zmartwychwstał. Ale chodzi o to, abyśmy mieli odwagę żyć w taki sposób, aby ludzie patrząc na nas widzieli, że chrześcijanie to są ludzie szczęśliwi, radośni, ludzie, którzy nie muszą się niczego wstydzić, bo zawsze żyją w taki sposób, jakby obok nich stał Jezus. Że chrześcijanie to są ludzie, którzy dokonując swoich wyborów, podejmując swoje życiowe decyzje, zawsze w pierwszej kolejności mają przed oczyma Boga. Dzisiejszy werset mówi nam też o tym, że to, co słyszymy na ucho, mamy głosić na dachach. Duch Święty mieszka w nas. I On w nas również działa. Jeśli oddajemy swoje życie Bogu, jeśli pozwolimy się w swoim życiu kierować Jemu, Duch Święty w naszym sercu podpowiada nam, w jaki sposób powinniśmy kierować swoim życiem, w jaki sposób powinniśmy podejmować decyzje i postępować, aby Panu Bogu się podobać. I to jest właśnie ten głos na ucho. A my, przekuwając go na swoje życie, możemy całemu światu pokazać, co to znaczy żyć z Bogiem i co to znaczy żyć dla Boga. Wiecie, usłyszałam kiedyś taki cytat, że dla niektórych ludzi nasze życie może być jedyną Ewangelią, którą kiedykolwiek przeczytają. I ten werset bardzo głęboko zapadł mi w pamięć, dlatego że w swoim życiu również wielokrotnie spotkałam ludzi,
którzy nigdy w życiu nie czytali Biblii. I bardzo możliwe, że tej Biblii nigdy w życiu nie przeczytają. Ale nasze życie, nasze postępowanie, nasze świadectwo, które każdego dnia pokazujemy całymi sobą, może być dla nich Ewangelią. Może sprawić, że patrząc na nas, widząc, że jesteśmy światłem, zapragną być podobni do nas. I zapragną tak samo jak my być własnością Bożą. Mieć w sobie cząstkę Boga, mieć w sobie Ducha Świętego. I dlatego właśnie tak ważne jest to, co mówi dzisiaj prorok Izajasz. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się. I wy jesteście moimi świadkami. I życzę wam, drodzy, tego, abyście podejmując jakiekolwiek kroki w swoim życiu, zawsze pamiętali o tym, że jesteśmy narzędziami w Bożych rękach. I abyście zawsze chcieli swoim życiem być Ewangelią dla innych ludzi. Módlmy się. Łaskawy i dobry Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nazwałeś nas swoimi dziećmi i stałeś się naszym Ojcem. Dziękujemy Ci, że Ty tak bardzo nas umiłowałeś, że posłałeś nam swojego Ducha, abyśmy już nie musieli żyć w strachu, abyśmy potrafili przezwyciężać wszystkie trudności. My wiemy, że życie chrześcijanina to nie jest życie usłane płatkami róż. Wiemy, że często napotkamy też i kolce. Ale z pomocą Twojego Ducha Świętego jesteśmy w stanie przejść wszystko, bo dążymy do celu, którym jest Twoje Królestwo i życie wieczne w niebie. Prosimy Cię, błogosław każdy dzień naszego życia i prowadź nas. Ale Panie Boże, dzisiaj Twojej szczególnej trosce i opiece chcę powierzyć Eneasza, który właśnie dzisiaj obchodzi 11. rocznicę swojej ordynacji prezbiterskiej. Jednocześnie chcę Ci dziękować za 11 lat jego służby na łonie Twojego Kościoła. Dziękuję Ci też za to, że i ja u jego boku przez te 11 lat mogłam i mogę nadal Tobie służyć. Proszę Cię o błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich Bożych dzieci. Proszę Cię, daj nam wszystkim dobry, błogosławiony dzień i bądź z nami przez Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam, drodzy, błogosławionego, dobrego dnia i zostańcie z Panem Bogiem.